wszystkich w odniesieniu do tych wystrzałów z Ukrainy w kierunku Polski. Może w końcu ja też coś powiem. Jak wiemy, Polska jest krajem wasalskim, a dokładnie to władze polskojęzyczne. Ukrainę oraz Polskę określiłbym albo porównałbym bardziej jako ujadające kundelki na smyczy swojego pana. Na smyczy swojego pana, a dokładnie wuja sama zza wielkiej wody. Wielu mówi, że te rakiety przypadkiem tu doleciały. Wy naprawdę wierzycie w przypadki? Nic się nie dzieje przypadkowo. Zawsze wcześniej jest jakiś plan. Nie było możliwości ustawienia wyrzutni rakiet natowskich, amerykańskich na granicy polsko-ukraińskiej, bo byłoby to prowokacją dla Rosjan, gdyż Rosjanie są na Ukrainie. Więc zaplanowano prowokację na terenie Polski, żeby mieć mandat do ustawienia tych rakiet, tłumacząc, że będą one służyły do zestrzeliwania przypadkowych rakiet. Rakiety z tych wyrzutni mają zasięg taki, że spokojnie dolecą aż na wschodnią Ukrainę. Tam, gdzie są bazy rosyjskie, wojskowe. Obawiam się tylko tego, że Amerykanie postanowią użyć tych rakiet do ostrzeliwania rakiet Rosjan na wschodzie Ukrainy. Ale będą się tłumaczyć, że oni zestrzeliwali rakiety zabłąkane, które leciały do Polski. Myślę, że to jest powód tej prowokacji ukraińskiej, które dostały wytyczne od wuja sama. Jest to taki, można powiedzieć, majstersztyk. NATO nie musi wchodzić na teren Ukrainy, nie musi oficjalnie wchodzić, żeby walczyć z Rosją, z terytorium Polski. Jak widzimy, NATO jest agresorem w tym momencie, przeprowadzając prowokacje na terytorium Polski. A jak to się teraz skończy, jeśli te systemy rakietowe zostaną rozstawione i nie daj Boże użyte przeciwko Rosji? Jaka będzie odpowiedź Rosji? Jak się zachowa Rosja? Jak to się dla nas skończy? W ten sposób działanie Ameryki, Ukrainy i władz polskojęzycznych może nas wciągnąć w tą wojenkę. W moim mniemaniu to, co teraz jest na Ukrainie, to jest bardziej taka gra wojenna. Ale po prowokacji natowskiej może dojść do prawdziwej wojny. Nie tylko na Ukrainie.
na to, gdzie się pojawią amerykańscy żołnierze. Zawsze tam jest rozlew krwi i pozostają zgliszcza. Weźmy Afganistan, Syria, Libia, Jugosławia, Irak. Weźmy na przykład w Syrii, jak Ameryka toczyła wojnę z Syrią, żeby obalić legalnego prezydenta. Nie robili tego swoimi rękami, tylko w białych rękawiczkach. Stworzyli państwo islamskie, uzbroili, wykorzystali Kurdów, których uzbroili do walki z Asadem, oznajmiają, że to opozycja. Później, gdy Amerykanie się wycofali, no to kolejne państwo natowskie najechało na Kurdów, którzy wcześniej służyli państwu natowskiemu, Ameryce, walczyli dla Ameryki. Później Turcja się za nich wzięła. Trump powiedział, że to ich piaskownica i ich zabawa. Teraz znów Turcja bombarduje Kurdów. Więc widzimy, co to oznacza NATO. NATO jest agresorem. Wiele krajów podbili, zbombardowali. Tysiące cywili wymordowali. A teraz próbują rozprawić się z Rosją, a my będziemy pozostawieni jak zawsze. Władze polskojęzyczne i ukraińskie wykonują wytyczne Ameryki. W tym jest jeszcze Wielka Brytania, Anglia, to jest matka Ameryki, to jest ręka rękę myje. Mordowanie Rosjan na wschodzie Ukrainy było również prowokacją amerykańską, bo jak wiemy, Ukraińcy cały czas nęcali się nad Rosjanami, mordowali. Było to również celowo robione, żeby wciągnąć Rosję do wojny. Po to, bo tam chodzi o konflikt interesów. Rosja ma tam swoje interesy, które chce przejąć Ameryka. Dodam jeszcze, że samoloty amerykańskie śmigają sobie na granicy ukraińsko-polskiej. I jak Amerykanie twierdzą, oni widzieli te rakiety wylatujące z Ukrainy w kierunku Polski i w żaden sposób nie zareagowali. A przecież to sojusznicy mieli bronić wschodniej flanki NATO. Nic nie miało tu wlecieć, a tu sobie wlatuje. A może oni po prostu latali i chronili tych rakiet, żeby ktoś ich nie zestrzelił, żeby na pewno tu doleciały. W przeciwnym razie prowokacja by się nie udała. Ale gdy już przeprowadzono tą prowokację, jest teraz mandat do ustawienia tych wyrzutni rakietowych i w tej chwili NATO, nie będąc oficjalnie na Ukrainie, będzie mogło walczyć z Rosją z terytorium Polski. Domyślać się tylko możemy w odwecie tego, dokąd polecą rakiety rosyjskie. Później ogłoszą, że Rosja zaatakowała kraj natowski. Zapomną tylko w mediach powiedzieć, kto Rosję do tego sprowokował. Myślę, że na tyle. Pozdrawiam.